Cześć, jeżeli chodzi o to, co dalej się dzieje z regulaminem strzelnicy, to tak, ja dostałem z kolegium odwoławczego decyzję negatywną, podtrzymującą decyzję wójta. Nie będę tego teraz komentował, bo to nie jest temat na odcinek. Będę chciał powiedzieć o czymś innym, aczkolwiek jakby kogoś interesowało uzasadnienie, to uzasadnienie było takie, że oni co prawda przeczytali całą interpretację przepisów, ale ona im się nie podoba, oni wolą się przychylić do orzeczenia sądu z czapy w jakiejś konkretnej sprawie i według nich to jest bardziej jakieś takie wiążące. Także totalne po prostu fantazje urzędników i na tym na razie to zatrzymamy. Nie będę ciągnął tej sprawy dalej, czyli nie będziemy robić postępowania przed sądem administracyjnym, dlatego że nie chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, że jeśli ktoś składa wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, to będzie musiał przejść całą ścieżkę łącznie z sądami, gdzie już narażamy się na koszty i tak dalej. Chciałbym, żeby takie postępowanie się odbyło w pierwszej instancji, ewentualnie w drugiej na SKO. Żeby to się zakończało po prostu, więc podejdziemy do tego trochę inaczej, aczkolwiek mamy tam przyznaną rację co do tego, że postępowanie na poziomie gminy było prowadzone niezgodnie z przepisami, niezgodnie z ustawą, czyli w zasadzie niezgodnie z prawem. No i oczywiście ktoś tam stwierdził, że ale to w sumie nie przeszkadza, no bo to urząd w końcu, nie? Dobra, mniejsza o to, do tego będziemy wracać, tym się zajmiemy w trochę inny sposób. Natomiast poprzednio mówiłem o tym, że jest taki temat, że napisaliśmy regulamin strzelnicy, który eliminuje pewne takie nieścisłości wzorcowego, który eliminuje pewne rzeczy, które przeszkadzają w tej chwili, takie jak na przykład noszenie broni bez futerałów na terenie strzelnicy. Jak przynosimy, nie wiem, 5 pistoletów, bo chcemy sobie gdzieś tam coś z nimi porobić, no to nie wiadomo, czy mamy po prostu mieć na sobie 5 kabur, czy coś tam, dlatego ten futerał by się przydał i różne takie inne rzeczy, które ja wziąłem pod uwagę, uważam, że są słuszne i potrzebne w tym regulaminie, a niepotrzebne z kolei są wyrzucone, tak jak jakieś tam takie dziwne zapisy z bardzo dalekiej przeszłości. Kilka osób pytało się, skąd ten regulamin wziąć. Ten regulamin będzie dostępny dla Was na facebookowej grupie. Link jest pod spodem, hasło dostępu do grupy jest pod spodem, bo to jest tajna grupa. Znaczy chodzi mi o to generalnie, żeby tam nie pojawiały się osoby, które filozofują nie wiadomo skąd, więc jak ktoś tędy przez ten kanał, przez ten odcinek się tam dostanie, to przynajmniej wiemy, że on coś chce tam konstruktywnego robić, tak? Słuchajcie, o co chodzi z tą grupą facebookową, dlaczego w takiej formie? Chodzi mi o to, żeby tam zrobić grupę roboczą, czyli nie na zasadzie takiej, że ktoś tam musi pobrać plik, po prostu logując się do grupy, dołączając i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby tam osoby, które mają jakieś doświadczenie, jeżdżą na zawody, mają swoje strzelnice, widziały coś dobrego na strzelnicach, gdzieś jakieś rozwiązanie właśnie regulaminowe albo coś takiego, żeby się podzieliły tymi swoimi doświadczeniami, żebyśmy mogli razem stworzyć taki regulamin, który zastąpi te obecnie kopiowane wzorcowe albo takie pisane swoimi siłami, które nie do końca wiadomo, dlaczego takie są, a nie inne. Jest z tego sporo przykładów, tak jak mówię, wzorcowy regulamin nie jest najlepszy i wspólnymi siłami możemy sobie stworzyć po prostu taki regulamin, który będzie na tyle dobry, że będzie go można puścić gdzieś tam w Polskę, żeby każdy mógł sobie to użyć i żeby to było dobre po prostu pod kątem i bezpieczeństwa, i możliwości prowadzenia różnych zajęć na strzelnicy, czy jakiegoś tam strzelania. Tak jak ja zawsze mówię, jak ktoś ma walizkę broni ze sobą, no to teraz tak, wyjąć z walizki, nie ma jak, bo brakuje rąk, żeby to nosić, a teoretycznie w regulaminie wzorcowym jest tak, że w futerałach się nie przenosi na strzelnicy, a na zawodach ludzie piszą regulaminy, że przenosi się tylko w futerałach, więc to jest wszystko takie właśnie dziwne. Po to chciałbym, żebyśmy popracowali razem trochę nad tym regulaminem, także ktoś jest zainteresowany, link jest pod spodem i grupa już działa, także można dołączać. Będziemy zatwierdzać te wszystkie tam prośby o dołączenie ręcznie, więc może być troszeczkę opóźnienia, ale tym się nie przejmujcie. Klikajcie i coś tam podziałamy.